budynek przy Jakubowskiej na warszawskiej Saskiej Kępie to zabytek przedwojennej architektury modernistycznej, zaprojektowany przez Czesława Przybylskiego dla przyjaciela, rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego w 1928 roku. Miejsce funkcjonuje już 3 lata i jest rozpoznawalne na mapie Warszawy, zarówno przez środowiska związane ze sztuką, jak przez smakoszy kulinarnych, a także przez środowiska architektoniczne. Funkcjonalizm to kierunek, który polegał na porzuceniu jakby wszelkich ozdób i wszelkiej dekoracji, jak również w samym rzucie, w samym układzie pomieszczeń, skoncentrowanie się na właśnie funkcji, czyli idealnym połączeniu potrzeb, które spełniać miał budynek. Dzisiaj willa jest domem funkcjonalnym, projektem łączącym pod swoim dachem różne formy sztuki i kultury. Mieszczą się tu galerie BWA i Galeria Asymetria. My, będąc w tej kamienicy, bardzo dobrze się z tym czujemy, dlatego że z jednej strony mamy historyczne mury, a z drugiej strony pokazujemy fotografię, która jest bardzo nowoczesnym medium. I chcemy odnaleźć tropy do historii poprzez fotografię. Goście domu funkcjonalnego od niedawna spotykają się także w niezwykłej przestrzeni kuchni funkcjonalnej, mieszczącej się w dawnej pracowni rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego. Adaptacja pracowni została zrealizowana 2 lata temu. Zastosowane materiały mają charakter ponadczasowy, to znaczy są to bardzo proste materiały, stal, czysta stal, czyli niemalowana, jak również drewno dębowe, i są to materiały, które się bardzo ładnie starzeją, i taka jest idea, że proces jakby starzenia się tego obiektu jest wpisany w projekt.